Siema, na wstępie zapraszam Was jutro na 19 na opening z okazji Toty, a może nawet chwilę przed, bo będę musiał sobie wszystko przygotować. Rok temu wypadł Messi dwa lata temu Dehea, więc w tym pewnie nikogo nie trafię, no ale wpadajcie. Mam nadzieję, że tylko serwery to wytrzymają. Szczególnie, że ostatnio miałem dobre piki, więc pewnie pulę wyczerpałem. W dzisiejszym odcinku do testów trafili Hinteregger, Griezmann, Depay i z ławki wchodził Kent. Po filmie oczywiście klasyczny bonusik, a wy zostawcie łapkę dla zwiększenia zasięgu. Na początek Hinteregger. Ogólnie lubię obrońców z dużym skillem defensywnym kosztem tych kilku punktów tempa, więc patrząc na samą kartę to pewnie szybciej wybrałbym Austriaka niż chociażby Klostermana czy Upa Meccano. I to byłby spory błąd, ale od początku. Tempo jest ok, ale trzeba mieć świadomość, że klasycznie jest ono zakłamane przez dużą szybkość kosztem przeciętnego przyspieszenia. Źle nie jest, ale napastnicy z lepszym dribblingiem, jak już go ominą, to zostawią z tyłu. Strzały podania dribling, do tego trzy gwiazdki słabszej nogi, co u defensora jest dobrym wynikiem. No gość to nawet umie. Mocno kopie i do tego niekoniecznie w trybuny. Coś tam poklepać potrafi, nawet podholować futbolówkę. No taki prawie iść ale nie na defensywę. Martin sam na sam radzi sobie bardzo dobrze, w ślizgi też umie, ale tutaj mogę to wszystko podsumować dokładnie, tak samo jak przy recenzji Kimana, do którego swoją drogą jest bardzo podobny. Taka tania kopia. A mianowicie, jak na ten poziom bardzo słabo przecina, mocno ciągnie go do przodu, przez co gubi pozycję, generuje luki i nie może wykazać się tym skillem defensywnym, bo nie ma go tam, gdzie być powinien. Główki też ma takie sobie, bo choć jest skoczny, to 184 cm nie wystarczą, by zgarniać wszystkie piłki w powietrzu. Czy polecam? No nie, do normalnej gry na Esio nie, bo tam się po prostu nie sprawdza. Jak wspomniałem, to jest taki tani Kiman, który na karcie wygląda fajnie, ale w grze ciężko znaleźć mu konkretne. Pozycję, na której mógłby egzystować i dać maksimum swoich możliwości, bo na SPD też bym go raczej nie przesunął. Trzy gwiazdki słabszej nogi i takie sobie je przyspieszenie. No, w Bundesliga mamy dużo lepsze karty do, do tej roli. Griezmann to karta, która nigdy mnie nie przekonywała. Jakoś nie mogłem mu nigdy zaufać i zawsze jak go testowałem, to mnie po prostu zawodził. No, ale nie ten Griezmann. Oczywiście od samego początku przesuwałem go ze skrzydła na SPO, bo jest zbyt wolny, by grać na ls Ale to tempo w połączeniu z genialnym dribblingiem świetnie sprawdza się na środku pomocy, zaraz za napastnikiem. Zwinność, panowanie nad piłką, prowadzenie jej blisko nogi, unikalna sylwetka i pięć gwiazdek sztuczek sprawiają, że spokojnie można wykręcać przeciwników na małej przestrzeni. Świetnie wystawia się do gry, bardzo precyzyjnie strzela, jego finezja czy strzały z fałsza są zabójcze, z dystansu też strzela bardzo dobrze. Brakuje trochę siły, no ale to nadrabia celnością. Równie dobrze dogrywa, dlatego właśnie postawiłem go na SPO, by nie tylko strzelał, ale też i asystował. Martwiły mnie te trzy gwiazdki słabszej nogi, ale szczerze, to wcale tego nie odczułem. Bo raz, że dzięki driblingowi przełożenie sobie piłki na tę lepszą stopę nie jest żadnym problemem, a dwa, że on sam unika używania tej słabszej dzięki atrybutom. Nawet głową grać umie, acz to ze względu na fizyczność raczej trzeba traktować jako ostateczność niż element taktyki. No i 90 staminy, która pozwala mu nękać rywala cały mecz. Jego podstawowa wersja mi nie podeszła i nawet nie zatrudniłem go do robienia wyzwań pod słapy. Pierwszy inform też nie zrobił na mnie takiego wrażenia, ale ten Sif wszedł w z buta. Choć może trochę koloryzuje, bo wypadł w pikach, a za darmo to i ocet słodki. Niemniej na ESPO grało mi się nim bardzo dobrze, a przerobiłem na tej pozycji wiele kart, dlatego bestia się należy. Depay to karta, której do tej pory unikałem, a która sama wcisnęła mi się do składu w piku. Jest to dla mnie taka ikona toksyczności. Może teraz trochę przegeneralizuję, ale zawsze, gdy na ekranie składu przeciwnika widzę Depay'a, to wiem, że łączy mnie z gościem, który będzie oglądał każdą swoją powtórkę i wykona najbardziej triggerującą cieszynkę dostępną w grze po strzeleniu bramki, bo jego patnie posiada przycisków LB i RB. A pierwszą rzeczą, jaką zrobi po wznowieniu od środka, będzie wykonanie 20 trików i Rainbow'a na swojej połowie, mimo że moi zawodnicy są minimum 20 metrów od. Niego, bo nie chce mi się presować i wolę poczekać, aż sam wypstryka się ze staminy. I ten opis zawsze pasuje do składu, w którym jest Depay. Sama zaś karta ma u mnie podobną historię jak Griezmann, czyli gościa, który, no, jest ok, ale jak komuś nie potrzeba tych sztuczek, to można wybrać lepiej i taniej. Ale podobnie jak u Grismana jego drugim infem grało mi się bardzo dobrze. Tempo jest dobre, acz bez rewelacji, dribbling przy takim wzroście jest. No, przeciętny. Ma tyle samo centymetrów co na kilkanaście punktów zwinności i dremlingu mniej, ale w kwestii poruszania się dużą różnicę robi tutaj sylwetka, która nie jest może unikalna, ale dosyć specyficzna, i to stoki przy jego wzroście sprawia, że mimo też nie największej siły, ten gość potrafi przesuwać obrońców. Strzały to też trochę odwrotność Griezmana, bo Francuz błyszczał precyzją, a depa jest siłą strzału. Oczywiście precyzji też nie brakuje, żeby nie było, że kopie mocno, ale w kibiców. Strzały są celne, ale o ile Antoine strzelał delikatnie, lecz poza zasięgiem bramkarza atak Memphis kopał w zasięgu, acz na tyle mocno, że większość nie nadąża z reakcją. Choć w gąszczu superlaty warto wspomnieć o średnich strzałach z pierwszej i bardzo słabych główkach. No i trzy gwiazdki słabszej nogi. Podobnie jak u Francuza, Holender dzięki strzelaniu z fałsza unika gry lewą stopą, to jednak gdy chcemy podać, nie ma tak dobrego dryblingu jak omawiany wcześniej zawodnik, by mógł sobie szybko i płynnie przełożyć piłkę na drugą nogę. I choć podania ma bardzo dobre, powiedziałbym, że nawet lepsze niż zawodnik Barcelony, ty jednak tutaj te gwiazdki uwierają i na SPO przez gorszy drybling raczej już bym go nie wsadził. Czy polecam? Ogólnie tak. Kartą gra się przyjemnie i jest nieźle wyceniony. Niemniej tu już bestii nie dam, bo u na wszystkie minusy nawet te trzy gwiazdki i kwota mogłem odbić, tak tutaj jest to już odczuwalne. No i Kent, ale to już tak na szybko. Jest to po prostu szybki i zwinny zawodnik z pięcioma gwiazdkami słabszej nogi. Zawodnik strasznie przychajpowany ze względu na wstrzelenie się w FIFA 20. To nie jest ten sam Kent co przed rokiem. Jasne, będzie super rezerwowym, ale będzie tak samo super rezerwowym, jak każda inna karta z wysoką szybkością i zwinnością, bo poza tym i gwiazdkami nogi nie ma tu nic dodatkowego. Nic, co by sprawiło, że jest to unikalna karta. Czy polecam? Można brać, bo czemu nie? Na zmęczonych obrońców to ich kucharczyk szumu narobi. Ja jednak w roli super rezerwowego wolę kogoś, kto prócz biegania jeszcze potrafi strzelić i podać, bo w zamyśle super rezerwowy będzie miał 2-3 sytuacje na zmianę wyniku. I dobrze jakby te dwie trzy sytuacje wykorzystał, a mając strzały na poziomie napastnika wartego Quixel, to nie jest takie pewne. A teraz przejdźmy do przeglądu, który będzie dosyć szybki, bo drużyna do najmocniejszych nie należała. Na was to spoko bramkarz. Eee, ten If też wygląda nieźle, ale to wciąż bramkarz i wydaje mi się, że w jedynce tylko Neuer jest wart wyłożenia większej sumy niż 30 tysięcy. Gaja to gość, który może byłby fajny, może nie wiem, nie sprawdzałem, bo i po co skoro jest Mandy. Hakimi dostał kolejnego upgrade'a, ale nie zmienia to faktu, że to wciąż jest Hakimi, który ma szybkość średnią jak na skrzydło zwinność. Eee, wszystko inne przeciętne do tego dwie gwiazdki słabszej nogi. Jako zawodnik do Albo na ławkę może być, ale wciskanie go do składu mając inne możliwości, no już niekoniecznie. No i Royce, którego nawet chciałem wcisnąć w te bestie, ale później zobaczyłem te żałosne 68 wytrzymałości i stwierdziłem, że nie. I to podtrzymuję. I to na tyle w tym odcinku. Przypominam o jutrzejszym streamie i na razie.